Zielonogórski Portal Koszykarski wspiera Fotoinspiracja. W finałach zajął 8 wygranych z rzędu i synchronizacja klubowa. Tak, nie muszę więcej dodać, to jest zarobek za siebie. Gratulacje dla całego zespołu. Taki tam klubowy zespół. Jesteśmy szczęśliwi dzisiaj. W którym momencie już wiedzieliście, że to złoto jest wasze? Tak, czy to był dzisiejszy mecz, czy może już przed tym naszym myśleliśmy? Wiedzieliśmy, jeżeli ten trzeci mecz wygramy, to będziemy bardzo blisko. Wygramy w finale, wiemy, jak się przegrywa. To było kluczowe, myślę, że ostatnio mecz, a dzisiaj myślę, że wszyscy A jakie myśli ma w głowie kapitan zespołu, kiedy musi to nie do opisania uczucie. Pierwszy raz w moim życiu coś takiego nie spotkało w swoim mieście. To są chwile, które musi być długo pamiętać, bo na pewno nigdy już w życiu nie zagramy w takim zespole dokładnie. W takim zestawie. Coś wspaniałego jestem tu. Ja mam po rosyjsku, a ja mam po polsku. Ale to podobnie, to prawie to samo. No to co, Dejan? No, jesteście mistrzami. Co możesz powiedzieć teraz? Ogromna radość, jak pewnie masz tutaj z siatą, bo rzuciłeś głosy, odgłosy tej radości. Polska. Ogromna radość, tak. Cała drużyna, tak? Grała. Great. It's better than English. Thank you to all fans. I want to say thank you to all, first of all, to the team, to coaches, to everyone from the club, to all fans who support us during all season, especially in these finals. And I think we deserve that. We work hard, we practice hard, and I think this season we have the best team in Poland. W którym momencie wiedzieliście już, że ten medal jest wasz, że to mistrzostwo będzie należało do was? Which moment is the most important today? When you know that you have a chance? Before the game we were 3-0 and we have big advantage, but we stay focused and we knew that we are better than them, we just need to show that on the court, to put all energy and to play together, you know. And today we show like we are experienced enough and we are a good team. And I think this trophy comes to right hand. Thank you. Welcome. Całą Polskę myślę, że skończyliśmy tą serię w 4 meczach. To był bardzo długi, bo jak to powiedzieć, po każdej porażce mieliśmy problemy. Nie? Na początku pierwszego meczu to już wszystko oczekiwali to na nas, ten finał, ten złoty medal i po każdej porażce to się robiła jaka afera, bo coś takiego i myślę, że w końcu pokażeliśmy wszystkim, że jesteśmy w ogóle najlepszą drużyną w tym kraju. Dzisiejszy mecz, podobnie jak poprzednie, turk na początku wam się postawił, ale później byliście cały czas krok przed swoimi rywalami. Nie wiem, to jest wasza zasługa przygotowania fizycznego czy taktycznego? Mogę powiedzieć i fizycznego, i taktycznego. Po prostu może być, że początek. Tak, zaczęliśmy tak trochę luźno, mogę powiedzieć, ale już byliśmy pewni. Będziemy proponować żartę na piąty mecz. I byliśmy bardzo lepiej, specjalnie drugie kwarcie i trzecie. Także myślę, że jeszcze raz, naprawdę, pokazaliśmy wszystkim, że jesteśmy lepszym drużyną. Jakiś plan teraz po sezonie? Świętowanie, wakacje? Świętowanie, wakacje. Zobaczymy, co będzie. Jak smakuje pierwsze złoto w polskiej lidze koszykówki? Fajnie, bardzo fajnie. Bo jak powiedziałem, to jest bardzo duży sukces, że w ogóle ten zespół zrobił tak wielki krok do przodu te ostatnie 3-4 lata. I to ostatni sezon jest Euroliga, to wszystko wygląda inaczej, ale już
teraz jest czas na świętowanie, już nie myślimy o przyszłym sezonie. Czyli nie myślicie o przyszłym sezonie, ale Euroliga to powiedzmy będzie jeszcze trudniejsze wyzwanie niż to zwycięstwo dzisiaj w meczu i wygranie Polskiej Ligi Koszykówki. No oczywiście, oczywiście. Euroliga to jest inny poziom, to są najlepsze drużyny w Europie. Potem coś jest inaczej, wygrać coś i obronić coś, także to oczywiście, że będzie to wszystko wyglądało inaczej, ale nie martwimy się o tym. Ten czas jest dla nas, poświętować trochę i jak powiedziałem, duży sukces i to jest dobre. No właśnie, słyszałem, że ludzie z Serbii potrafią świętować. Potrafią bardzo dobrze świętować. No, wiem, że też ludzie polscy potrafią świętować, także to jest to samo. Dzięki serdecznie. The first trophy for Zimbabwe and the first trophy for you. What could you say about this last game? I felt, you know, we had to go out and close the game out and everything. We definitely didn't want to go back down there and play a game five, potentially give them any kind of life or anything like that. We wanted to seal the deal in front of our home fans, and I think we did a good job of that today. How does it taste to be a champion of Poland? Oh, it feels good. It feels good. Anywhere, it always feels good to be a champion. You know, all the other teams in the league at the beginning of the year, everybody started out at the same level, and everybody was shooting for this goal. And for us to be the last team standing, it definitely feels sweet. When it was the first moment when you felt that you're gonna be the champion of Poland? Probably the first moment probably was like the last two and a half minutes, stuff like that. I think that last shot that I made when I got fouled, that kind of like sealed the deal right there. So yeah, I think everyone pretty much knew, but we had to hold our composure and just wait for the clock to hit 0:00. Yeah. Who or what do you owe this champion this win? What you mean? I mean, who has caused this win for Zielona Góra? The whole team, maybe coaches. No, I can't remember when, but somebody asked me who was the biggest threat to us, and I always said ourselves. Mm-hmm. And I think everyone just bought in and started, playing to their maximum potential. And as a team, we started playing real good at the right time. We went through ups and downs. Sometimes we looked at great, sometimes we looked at terrible. But I think, what we won, 8 in a row or whatever, we started playing our best basketball of the season. And how are you going to celebrate this win? A lot of alcohol. And what about the perspectives for next season? Is it possible that we can see each other next season? Anything's possible. I mean, you definitely could see me anywhere. I have a website, so you can look at my pictures all you want. But, I mean, I don't know. Right now, I just want to celebrate my teammates. I give it a couple weeks, and I see what I'm going to do as far as next year goes. Let's go! So, first of all, what was the biggest factor that you were able today to win this game? I think defense. I think the whole series have been defense. I think we did a great job as a team playing defense, and I think we click at the right time. How does it taste to be the champion of Poland? It's great, it's great. I think, my first year when I came here, first day I said we was going to win a championship. And it took 3 years, but we did it. And nobody expect that, for a team that come, 3 years to the league and, have that success. And have you expected that you can win 4-0 against them? I didn't know it was going to be 3-0. I say like, we was going to win probably in 6. But, we did a great job and we, it felt great because, I know when I came here in my first year, there was the bullies. So now we showed them, we got new sheriff in town. Playoff MVP, Quinton Hussey, I would say, Walter Hodge. Aren't you jealous that Quinton won that MVP award? And a lot of people say here that he wouldn't be MVP if not you. Man, come on, man. This is my man, this is Ho-Ho. I think I'm very happy for him because he deserved it. I think he went through a lot of things during the season, and he gave up, his heart at the end. And, come on, I cannot be jealous. I'll be two MVPs the regular season, and, what sweet to Ho-Ho take the, regular season MVP and, finals MVP. So, we happy for each other, and, we never be jealous about that stuff. What's the next goal for Walter Hodge? I mean, step it up. I think I've done a lot of things over here. Hopefully, we can talk and see what's going on for next season. But, I think it's time to move on. What would you say to your fans? Oh, man, I appreciate all these 3 years here. People, in up and down, I know they got some people over there to talk some shit. But, I think I'm pretty happy with the fans over here, the support, and, I will always be, happy for being here.